Tureckie seriale to coś, co pokochali polscy widzowie. W ostatnim czasie rekordy popularności biła produkcja Złoty Chłopak. Niestety, Fani Ferita i Siran muszą nastawić się na długą rozłąkę. Ich ukochana produkcja znika z anteny i zostanie zastąpiona przez serial Wichrowe Wzgórze. O czym jest? Rozgarli Tepe. Serial Złoty Chłopak turecki. Jali Kapkini zadebiutował 28 sierpnia 2023 roku w polskiej telewizji i niemal natychmiast zgromadził liczne grono fanów. Obecnie wielkimi krokami zbliżamy się do finału drugiego sezonu. Pierwszy sezon zakończył się w piątek 16 lutego na 119 odcinku, drugi sezon rozpoczął się w poniedziałek 19 lutego 2024 roku Przyp. Redaktor. Drugi sezon popularnej telenoweli liczy 132 odcinków, co oznacza, że dla polskich widzów drugi sezon kończy się na 254 odcinku. Choć trzeci sezon jeszcze nie wystartował, fanom nie przeszkadza to spekulować na temat finału trzeciego i ostatniego sezonu. Według niektórych mediów i internautów wielki finał serialu, Złoty Chłopak, telewizja Star TV zaplanowała na maj 2025 roku. Ile w tym prawdy, czas pokaże. Wiadomym natomiast jest, że wraz z początkiem września w Turcji startują zdjęcia do trzeciego sezonu.